Witamy wszystkich pielgrzymów. Witamy dzisiaj w strugach deszczu, ale mamy nadzieję, że ten deszcz ustanie i będziemy mogli spokojnie uczestniczyć w Mszy Świętej w sumie odpustowej. Witamy serdecznie orkiestrę Słuchowa, wszystkich należących do orkiestry i przybyłych do Rzeczyckiego Sanktuarium. Witamy pielgrzymki, które przybyły pieszo ze swoich parafii, sąsiednich parafii, aby uczestniczyć w sumie odpustowej. Oczekujemy na rozpoczęcie sumy odpustowej. Serdecznie pragnę powitać księdza biskupa ordynariusza w Rzeczyckim Sanktuarium. Odpust Rzeczycy na Matkę Bożą Wielną to długa tradycja, która przegromadzili się pielgrzymi, bo tu tylu cierpiących doznaje pociechy, smutku i utrapienia, uzdrowienia ze słabości duszy i ciała. Wiemy, do kogo przychodzimy. Przychodzimy do naszej Matki i Królowej. Przychodzimy do Matki napełnionej Duchem Świętym i prosimy, Urzędnico Ducha Świętego, wspieraj nas. Przychodzimy do Matki pomocy nieustającej. Przychodzimy, bo wiemy, że Matka Boża w Rzeczycy przeczy złu
i nieszczęścią. Przychodzimy do sanktuarium, gdzie gromadzą się od wieku pielgrzymi, gdzie wśród pielgrzymów byli święci. Święty Józef Sebastian Pelkar, błogosławiony ksiądz Jan Balicki, błogosławiony ksiądz Roman Sitko, święty Jan Paweł II. Z tym przychodzimy do Matki Bożej Przeczystej Pani, aby dziękować za tegoroczne żniwa, tegoroczne plony, za zebrane zboże, aby dziękować za Kościół Święty, Matkę naszą, aby dziękować za 100 lat wolnej Ojczyzny, za cud odzyskania niepodległości. Przychodzimy, aby prosić o opiekę Twoją, Matko, nad Kościołem Tarnowskim, synodalnej pielgrzymce wiary. Przychodzimy prosić o dar świętości osobistej i świętości naszych rodzin, o wierność Panu Bogu, o zwycięstwo dobra nad złem, o powołania kapłańskie i zakonne, o zdrowie duszy i zdrowie ciała. Witamy bardzo serdecznie księdza biskupa ordynariusza, pasterza Tarnowskiego Kościoła, księdza biskupa Andrzeja Jerza. Witamy serdecznie dostojnych gości. Witamy wszystkich przybyłych na uroczystości odpustowe pielgrzymów, czcicieli Matki Bożej Przeczystej. Witamy kapłanów rzeszowskiej diecezji, przemyskiej i naszej tarnowskiej diecezji. Witamy serdecznie braci kapucynów z Zagórza i siostry zakonne, orkiestrę suchowską, strażaków, policjantów, którzy strzegą bezpieczeństwa na drogach i parkingach. Witamy delegacje i wieńce żniwne. Plony tegoroczne były obfite i są zebrane. I za to wyrażamy Panu Bogu i Matce Najświętszej naszą wielką wdzięczność. Którą pięknie, szeroko nakreślił ksiądz Karol Marek, nasz kustosz Sanktuarium Matki Bożej Przeczystej. Niech te wszystkie intencje zrealizują się mocą Eucharystii, obecności Jezusa Chrystusa pośród nas, tego, który nas zbawił, który jest drogą, prawdą i życiem. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę niepokalane Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna. Starałeś się nieustannie, troszczyli się o dobra ducha i wysłużyli sobie udział w jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga niby się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty, ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Oto niego zmiata trzecią część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodził, odkryć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, której będzie pan wszystkie narody ludzką żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Niewiasta zaś biegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomagańca. Oto słowo Boże. Thank you.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta pokoleni Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się w radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój Bogu, Zbawcy moi, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie jest pokolenie na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniący się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, aby wyszczył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. Przygodni wreszcie w zakonstwie Chrystusa, drogie siostry zakonne, umiłowani pielgrzymi, którzy jego gością, potrzebą serca pielgrzymuje się do sanktuarium Matki Boży Przeczyńskiej, umiłowani siostry i bracia. Podróżując po krajach Europy Zachodniej, trudno jest dostrzec w krajobrazie cmentarze. Z różnych racji historyczne jeszcze gdzieś są obecne, ale te współczesne albo z racji kremacji ukrywa się gdzieś w urny w nekropoliach zamaskowanych, albo z pewnych względów ideologicznych i nie tylko ukrywa się cmentarze. Ponieważ dla ludzi, którzy tracą wiarę w Boga, śmierć jest wstydliwa. Umieranie jest wstydliwe. Umieranie jest przegraną. Trzeba więc za wszelką cenę, nawet w krajobrazie, wyeliminować cmentarze. W naszej kulturze, duchowości, religijności polskiej dostrzegamy, iż cmentarz zajmuje bardzo ważne miejsce. My, ludzie głęboko wierzący, nie wstydzimy się cmentarza. Cmentarz staje się miejscem wyeksponowanym w krajobrazie, staje się miejscem często przez nas odwiedzanym, jakąś formą drugiego miasteczka, drugiej wsi, drugiej miejscowości, która wydaje się żyć własnym życiem. Cmentarze bowiem są miejscem wielkiej naszej nadziei.
cmentarze są wrotami ku nieskończoności, nieśmiertelności. Są oknami, przez które patrzymy z ziemi w niebo. Kiedy pochylamy się nad mogiłami i wchodzimy w dialog z Bogiem, w modlitwę, równocześnie rozmawiamy z naszymi zmarłymi i uważamy, że oni żyją. Oni są w innej rzeczywistości. Jesteśmy o tym przekonani zawsze, gdy wyruszamy na cmentarz. Nie ma w nas takiego doświadczenia, iż ulegli całkowitej zagładzie, unicestwieniu. Nie ma ich. Nie istnieją. Głęboko wierzymy, że są u Boga i są także pośród nas, bowiem stawiają się za nas swoim orędownictwem. Dzisiaj uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej, Matki Bożej Pszczyckiej, dostrzegamy tę prawdę, jak niebo i ziemia łączą się w niej, a przez nią także w nas. Ona bowiem wskazuje nam drogę, abyśmy cenili ziemię, która dla niej była w czasie jej ziemskiego życia miejscem bardzo ważnym, miejscem pracy, życia rodziny, poświęcenia, troski o innych. W Ewangelii wybrzmiały słowa o nawiedzeniu świętej Elżbiety. Dla niej ziemia rzeczywiście była święta, bo dokonało się w tej ziemi i w niej połączenie nieba z ziemią przez osobę Jezusa Chrystusa, którego nosiła pod swoim sercem, którego wydała na świat, który jest Zbawicielem, który ostatecznie pokonał śmierć i mocą Jego zbawczego dzieła także ona nastąpiła wielkiego przywileju wniebowzięcia, kiedy z ciałem i duszą została przeniesiona do niebieskiej chwały. Drodzy siostry i bracia, nosimy w sobie nie tylko wiarę, ale również pewną tęsknotę za niebem, za pełnią życia, które będzie na trwałe szczęśliwe. Wielu z nas jest spełnionych, szczęśliwych tutaj na ziemi, ale wciąż czuje niedosyt, uważając i słusznie, że jego ziemskie życie nie do końca jest pełne, nie do końca jest szczęśliwe. My mamy większe aspiracje w sobie, które Bóg złożył w nas, w naszej nieśmiertelnej duszy. Jest wielu ludzi, którzy uważają, że ich życie jest nieszczęśliwe, niespełnione, może mało wartościowe. Dla nich tym bardziej otwiera się tęsknota za życiem wiecznym, za życiem szczęśliwym, Bogu, za właśnie taką pełną realizacją w tym, który jest źródłem i kresem naszego życia. To prawda, że nasz ziemski świat potrafi być urzekająco piękny. Jest domem wielu świętych. Wspomniał o tym ksiądz prałat na początku. Jest domem wielu wspaniałych ludzi, którzy są z nami, są członkami naszych rodzin, są naszymi przyjaciółmi, sąsiadami. Ale równocześnie świat mieści w sobie ogrom ludzkiego cierpienia. Jest dramatem wojny, niesprawiedliwości. Tak bardzo wszyscy tęsknimy za innym światem. Mamy świadomość, że tutaj na ziemi nigdy nie będzie absolutnej sprawiedliwości. Nigdy nie uda się do końca wyeliminować problemów wojen, konfliktów oraz wszelkich form zła, które niszczą nasze życie. Ci, którzy byli poprawnymi, a raczej niepoprawnymi optymistami,
uważającymi, że postęp ludzki, postęp techniczny wyeliminuje wojny, wyeliminuje nieszczęścia, choroby, cierpienia, zawiodli się, zawiedli się. Przecież właśnie teraz, wraz z rozwojem techniki, technologii, dobrobytu, coraz więcej jest konfliktów zbrojnych, coraz więcej jest niesprawiedliwości w świecie, coraz więcej jest zła. W świecie toczy się nieustanna walka między dobrem a złem. Dlatego w dniu, który znany jest jedynie Bogu, musi się wypełnić czas ziemskiej historii. Wszystko, co jest przesiąknięte grzechem, cierpieniem i niesprawiedliwością, ludzkimi łzami, musi umrzeć. I my czekamy wszyscy na ten dzień. Nie wiemy, kiedy nastąpi dzień, kiedy w starym świecie powstanie nowy świat, nowy świat, nowa ziemia, mocą powtórnego przyjścia Chrystusa na świat. Czasem zadajemy sobie to pytanie, czy niebo naprawdę istnieje. I tu już na ziemi Pan Bóg daje nam takie okruch nieba, okruch szczęścia. Gdyby nie istniało, nie byłoby nas tutaj. Mielibyśmy inne życie. Niebo nie jest odległym miejscem, lecz sposobem istnienia, do którego ciągle się dąży. Jego przedsmak doznajemy w czasie przyjmowania sakramentu, szczególnie sakramentu Eucharystii. Wtedy pod swoim sercem nosimy Chrystusa niemal jak Maryja. Ale wszędzie tam, gdzie człowiek wchodzi na wyższy poziom miłości do Boga i do drugiego człowieka, tam zaczyna odczuwać przedsmak nieba. Zarysy nieba dostrzegamy w dobru, które czynimy, pięknie naszego życia. Czyż nie widzieliśmy skrawka nieba w nowonarodzonym, oczekiwanym dziecku? Czy nie wyczuwaliśmy skrawka nieba w miłości i poświęceniu naszych rodziców, ciężko pracujących, aby nas wychować, aby nas wykształcić? Czy nie widzieliśmy nieba w odwadze i heroicznie niesionej innym pomocy lub w ogromie bezinteresownego czynionego dobra? Czy nie widzieliśmy skrawka nieba w tych, którzy umierali za ojczyznę, abyśmy żyli w pokoju? To są ziemskie promieniowania rzeczywistości, jaką jest niebo. To jest tylko delikatne odsłonięcie tej wielkiej rzeczywistości, która jest przed nami. Drodzy siostry i bracia, zauważamy, że żyjemy w czasach wielkiej tymczasowości. Ja to widzę, patrząc na budownictwo. Regipsy, o które trudno się oprzeć, bo zaraz jest dziura w ścianie. Różnego rodzaju półfabrykaty, z których się szybko buduje i szybko się to wszystko rozleci, styropiany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie tylko w budownictwie jest ta tymczasowość. Postawiony kościół solidnie stoi 1000 lat więcej. Te domy, które budujemy, rozpadną w krótkim okresie czasu. Najgorsza jest ta tymczasowość w życiu codziennym człowieka. Przemieszczamy się, cały czas bez domu, cały czas gdzieś w drodze, szybko, błyskawicznie. Nie ma trwałych punktów odniesienia. Stałe wartości zostały odrzucone. Człowiek żyje w ustawicznym pędzie bez punktów odniesienia, bez pewnego kręgosłupa moralnego, bez
mocnych zasad życia według Ewangelii przykazań. Bogu dzięki my jeszcze mamy pewne dziedzictwo trwałości. Historię, którą sobie cenimy, tradycję, głęboką religijność, budowanie życia rodzinnego, małżeńskiego, społecznego na dekalogu, na Ewangelii z otwartą perspektywą wieczności. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam, iż w osobie Maryi, która z jednej strony dotyka ziemi, a z drugiej strony będąc już niebo wziętą, Matką wszystkich ludzi, wskazuje nam inną Bożą rzeczywistość, powinniśmy cenić sobie ziemię. Na nowo trzeba pokochać ziemię. I to w różnych wymiarach. Kilka tygodni temu odwiedzałem z jedną z parafii, byłem tak mocno podniesiony na duchu, kiedy spotkałem dwóch młodych mężczyzn, 20 kilka lat, mówią tak, księże biskupie, zachowaliśmy ojcowiznę, dokupujemy ziemi, prowadzimy hotel, ale równocześnie chcemy, aby ocalała nasza gospodarka, nasza ojcowizna. Nowy, dobry trend zaczyna się pojawić. Jestem z nim, prowadzimy gospodarstwo już od dawna, wielu dziesięcioleci gospodarstwo w Łomu. Seminarium z tego gospodarstwa trochę się utrzymuje. Mam teraz takiego dynamicznego dyrektora, który chce to gospodarstwo odnowić. Mówi tak, księże biskupie, 2 lata temu było mnóstwo ziemi do wydzierżawienia. Dzisiaj nie mogę znaleźć się w okolicach Tarnowa. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej osób, zwłaszcza większych gospodarzy, wydzierżawia, scala ziemię. Zaczyna się szacunek do ziemi. I w tym miejscu, w tym sanktuarium, gdzie zawsze szanowaliśmy ziemię, głody ziemi, te piękne jeńce o tym świadczą, a nie tylko, ważne jest, abyśmy sobie powiedzieli, że nie wzięliśmy na dusz. Przychodzi czas, kiedy na nowo trzeba pokochać ziemię, uszanować, docenić. Szczególnie dokonuje się to przez rolnictwo. Bo to jest tylko uprawianie ziemi, to nie jest tylko produkcja żywności. To jest świadomość, że jesteśmy wolni, jeżeli mamy swoją ziemię. I żaden system polityczny, żaden grób nam nie przeszkodzi, nie zabije tej naszej wolności. Kiedy mamy ziemię, tworzy się system moralny. Świadomość, jak wiele zależy od Boga, pogłębia się życie duchowe, religijne. Wspólnie wychowuje się dzieci, całą rodzinę. Tworzy się jedność wielopokoleniowa. Cenimy sobie naszą ziemię. Ale równocześnie trzeba cenić tą rzeczywistość nieba. Bo ziemia jest odbiciem naszym ku niebu, ku innej rzeczywistości. Jest krótkim stanem 20, 30, 50, 70, może 90 lat, które mijają błyskawicznie. Właśnie to życie na ziemi jest budulcem naszej wieczności. To powinna być tęsknota za wiecznością, która sprawia, że cenimy sobie każdy dzień życia na ziemi, że cenimy sobie naszą pracę, rodzinę, to wszystko, co mamy, co osiągnęliśmy. To jest budulcem naszej wieczności, przyszłości. Zmarły przed 2 laty kardynał Franciszek Macharski, zapytany wiele lat temu, bo w 1996 roku, jaki był najpiękniejszy dzień jego życia, odpowiedział, że ów najpiękniejszy dzień ciągle jeszcze czeka na niego, bo to będzie dzień jego śmierci.
kiedy pójdzie do miłującego Ojca. Czy my potrafimy w takich kategoriach patrzeć na nasze życie, na tajemnicę naszej śmierci, na rzeczywistość spotkania z Bogiem, do którego zmierzamy? Drodzy siostry i bracia, kochając Matkę Bożą tutaj na ziemi, niejako przygotujemy się do spotkania z nią w niebie. Głęboko wierzymy, że w momencie przekraczania granicy śmierci wejdziemy znowu do naszych rodzin. Spotkamy osoby, z którymi byliśmy związani tutaj w czasie ziemskiego życia. Spotkamy przodków, spotkamy naszych bliskich, rodziców. Spotkamy Maryję, wszystkich świętych. Czekamy na tę chwilę. Póki jednak co, żyjemy tutaj na ziemi. Dlatego bardzo was proszę, abyście troszczyli się o swoje życie duchowe, religijne. Nosimy w sobie bowiem dar nieśmiertelnej duszy, której już jest niebo, która jest świątynią Trójcy Przenajświętszej, jest świątynią Ducha Świętego. Żyjemy w świecie, który ucieka od myśli o końcu, o śmierci, który ucieka od Boga. Nieraz ten sposób myślenia zaraża też nas, wierzących, napełniając lękiem przed przyszłością, przed śmiercią i tym, co będzie po nim. Niepowinięcie Maryi stanowi dla nas znak, że możemy i powinniśmy z nadzieją, a może nawet z pewną dozą niecierpliwości, oczekiwać nadejścia końca jako momentu ostatecznego zwycięstwa Boga w nas. Ta nadzieja rozpalała życie pierwszych chrześcijan, czyniąc skutecznym świadectwo wobec świata. Dziś może trudniej głosić nadzieję zmartwychwstania i Królestwa Bożego, bo wydaje się ona sprzeczna z tak zwaną nowoczesną wizją świata. Ale wiemy, że ta nowoczesna, wydawałoby się, wizja świata jest mocno archaiczna, zapóźniona i skazana zawsze na przegraną, na przeszłość. My, chrześcijanie, prezentujemy nową zawsze wizję świata, otwarci ku przyszłości, ku wieczności, ku nieśmiertelności. Dlatego bez lęku, bez obawy idziemy drogą tego życia, ku ostatecznemu spotkaniu z tym, który jest źródłem i kresem naszego życia. Niech Maryja, niebożenka, Pani Cieszyńska, weźmie nas za rękę i prowadź tą drogę. Amen. Dziękujemy Bogu za wybrane Boże i cała parafia chwalicie o Boże. Dziękuję. Szkoda, że mikrofon, żeście mi podali. Powiedzcie, że tak pięknie przygotowaliście
przemówienia, byśmy wszyscy to usłyszeli. Bardzo proszę, to do Ciebie. Ale Ty jesteś mocny, siły, że potrafiłeś to uświetlić. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie,
Wszechmogący. Święte dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął jej i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich i moim nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czynicie na moją pamiątkę. Pamiętaj, Boże, o swoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także naszych zmarłych braci i siostrach, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej oraz odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój pański niech zawsze będzie z Tobą. Przekażcie sobie znak pokoju.
przyjęliśmy najświętszy sakrament, który daje zbawienie. Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu najświętszej Maryi Panny w niebocie doprowadził nas do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Kończy się suma odpustowa. Pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność Księdzu Biskupowi Ordynarii Krowi za mszę świętą, za udział, za przybycie do Krzeszyckiego sanktuarium. Pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność kapłanom za posługę konfesjonale, sakramenty pokuty, za udzieloną komunię świętą. Gdyby ktoś nie był do komunii świętej na placu, bardzo prosimy do kościoła, tam przed wielkim ołtarzem będzie udzielona komunia święta. Składamy serdecznym uczestnictwem z braciem kapucynom z Tartusza. Dziękujemy wszystkim za pielgrzymowanie do przyszłych księżom sąsiednich parafii, którzy zorganizowali jak każdego roku pielgrzymkę do Krzeszycy. I wszystkim tu obecnym, pielgrzymom, gościom, parafianom, wszystkim serdecznie składamy budżetować orkiestrę z Puchowa. Panu dyrygentowi budżetować za wieńce żniwne, to tak piękne, tak bogato przeozdobione. I tak barwnymi korowodami przywiezione do Krzeszycy. Za wszelką pomoc w przygotowaniu tych uroczystości. Wszystkim składamy Bóg zapłać. Módlmy się, Panie nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża na pożywienie i lekarstwo dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi obfitość wody i promieni słońca, aby wszystko, co się zieleni, rozkwita, owocowało, gdy nadejdzie czas dnia. Prosimy Cię o błogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkich szkody, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi. Thank you.
Choć wokoło słychać przecież imion wiele, wymawiamy je na co dzień i w niedzielę, ale jedno brzmi najcieplej i tak czysto. Jedno imię Maryja mówi wszystko.
to jak słońca promyk ranny grzeje nas. Tę niepokalaną, jak zamienić chociaż słowo z taką damą, tak prawdziwe piękno nigdy nie przeminie, bo dziewica ta Maryja ma na imię Maryja, Maryja. Najpiękniejsze imię matki każdy wie. Maryja, Maryja, tak śpiewają Boże dzieci, więc my też. Maryja, Maryja, cudne imię ślicznej Panny. Śpiewają Boże dzieci, więc my też. Tak śpiewają.